Stworzenie sequela do filmu to naprawdę ciężka robota. No bo można co prawda po prostu dać publice jeszcze raz to samo, ewentualnie w wersji więcej i mocniej, ale wtedy ta publika będzie pewnie narzekać, że dostaje jeszcze raz to samo. Albo można też spróbować w ramach kontynuacji czegoś nowego. Iść w inny gatunek, inny ton, rozwinąć znacząco pomysł z poprzedniej produkcji. Ale wówczas pewnie pojawią się narzekania, że to nie jest to, co ludzie polubili za pierwszym razem. Że liczyli na coś, co już dobrze znają i lubią i tak dalej. No nie wygrasz. Chyba, że nazywasz się James Cameron i jakimś cudem umiesz znaleźć balans między nowym a znajomym. Większym, a wciąż rozpoznawalnym. No dobra, ale tak na serio, udanych sequeli jest mimo wszystko relatywnie sporo, więc dokonanie tej sztuki nie jest zadaniem z gruntu niemożliwym. Ale co jeśli dany film już z samego założenia wyklucza istnienie kontynuacji? Ci z was, którzy są w moim wieku, pewnie pamiętają jeszcze mocno już zapomniany klasyk lat 80. pod tytułem Highlander, czy też w polskiej wersji Nieśmiertelny. Otóż produkcja ta opowiadała o Connorze MacLeodzie, szkockim góralu, stąd oryginalny tytuł, który orientuje się w całkiem nieprzyjemny sposób, że jest, no właśnie, nieśmiertelny, stąd też polski tytuł. Mało tego, takich nieśmiertelnych jest na świecie więcej i toczy się między nimi śmiertelna gra. Muszą toczyć ze sobą pojedynki, kończone w momencie, gdy jeden z nich zetnie drugiemu głowę, ostatecznie kończąc jego żywot. I jest to przy okazji jedyny sposób, by takiego nieśmiertelnego jednak ukatrupić. Ostatni nieśmiertelny, który pozostanie na placu boju, wygrywa i ma otrzymać tajemniczą nagrodę. Tak się składa, że Nieśmiertelny to jeden z moich ulubionych filmów ever, ze świetnymi rolami Christophera Lamberta i Seana Connery'ego, z chyba moim ulubionym ekranowym wylanem w osobie Kurgana Clancy'ego Browna. I tak, jasne, ten film postarzał się naprawdę mocno i na przykład pojedynki na miecze w nim już pewnie na nikim nie zrobią wrażenia, podobnie efekty specjalne, ale całość wciąż moim zdaniem ma naprawdę fajny klimat i przede wszystkim naprawdę fascynujący koncept. Aż dziwne, że w epoce remake'ów, rebootów i tak dalej nikt jeszcze nie zremake'ował tego filmu. Bo moim zdaniem to byłby praktycznie samograj. Spokojnie można by to zrobić w klimatach Johna Wicka, ale wiecie, z mieczami. Oczywiście co pół roku słyszymy plotki o tym, że już na pewno rusza produkcja, już reżyser wybrany i tak dalej, ale póki co stanęło na niczym i myślę, że pewnie już tak zostanie. Wracając jednak do oryginalnego filmu, to rzecz w tym, że... Uwaga, uwaga, ostrzegam spoiler dotyczący zakończenia filmu Highlander. Macie jeszcze szansę zatrzymać to wideo i iść nadrobić tamten film. Uwaga, gotowi? No to jedziemy. Otóż Connor ostatecznie wygrywa i zdobywa nagrodę. Zgodnie z taglinem filmu... There can be only one. Zostaje jedynym na placu boju. Koniec. No, w tej sytuacji chyba nie za bardzo da się zrobić jakikolwiek sequel o nieśmiertelnych, kiedy nie ma już nieśmiertelnych, prawda? Znaczy jasne, można kombinować, ale zawsze przy takim ustawieniu fabuły będzie to jednak trochę naciągane. Może okazać się, że na przykład jakiś nieśmiertelny akurat siedział zamknięty w jakiejś jaskini, więc nikt się nie zorientował, że jest jeszcze jeden pretendent, no i Connor musi mimo wszystko stoczyć jeszcze jeden pojedynek. Tak się składa, że to jest fabuła Nieśmiertelnego 3. Możemy też założyć, że jasne, Connor wygrywa z Kurganem w finale, ale wcale nie wygrywa nagrody, bo nieśmiertelnych jednak jest dużo więcej. Taki mały retcon. Czy to umniejsza wadze wydarzeń z jedynki? No poniekąd, ale wiecie, cel uświęca środki. Grunt, żeby historia toczyła się dalej. I tak się składa, że to jest fabuła serialu Nieśmiertelny. Ale można też oczywiście nażreć się wszelkich możliwych środków psychoaktywnych, a potem po prostu uderzać głową o klawiaturę, licząc na to, że przypadkiem być może powstaną z tego jakieś słowa. I to właśnie będzie fabuła naszego dzisiejszego głównego bohatera, czyli filmu Nieśmiertelny 2 lub Highlander 2 The Quickening. Prawdopodobnie najgorszego sequelu w historii sequeli. Oraz jednocześnie fascynującego przypadku, jak łatwo pomylić kreatywność z kompletnym obłąkaniem. Okej, zatem akcja filmu dzieje się w dystopijnej przyszłości, w na szczęście odległym roku 2025, gdzie powłoka ozonowa nie istnieje i Ziemię chroni jedynie syntetyczna tarcza odcinająca Ziemię od śmiertelnych promieni słonecznych. Twórcą tarczy jest zresztą niejaki Connor MacLeod, który jako nagrodę za bycie ostatnim nieśmiertelnym otrzymał śmiertelność oraz niemal nieograniczoną wiedzę, co pozwoliło mu uratować życie na Ziemi, odcinając ją od Słońca. Nie pytajcie, jak pozbawienie roślin i wszelkiego życia na Ziemi promieni Słońca mogło cokolwiek uratować, a nie wręcz przeciwnie, bo też nie mam pojęcia. Grunt, że ludzie też są tym faktem generalnie wkurwieni. Nawet jeśli gdyby nie tarcza, to pewnie wszyscy spłynęliby na wiórek.
W każdym razie Connor, już w sędziwym wieku, powoli dociera do kresu swojego żywota, mówiąc delikatnie. Kiedy nagle, podczas wizyty w operze, nawiedza go absolutnie najgorszy flashback w historii kina. Otóż nagle, przypomina mu się, że wcale nie pochodzi ze Szkocji, ale z planety Zeist, gdzie toczyła się wojna domowa między powstańcami, z Connorem i Ramirezem w szeregach, a siłami złego generała Katany. W ramach owego flashbacku widzimy też, jak Connor, jego mentor, piją sok pomarańczowy i... nie wiem, łączą się mentalnie, biorą ślub, cokolwiek. Wrócimy jeszcze potem do tego. A potem ich siły zostają rozbite przez generała Katanę. Powstańcy stają przed sądem i za karę MacLeod oraz Ramirez trafiają z wyczyszczoną pamięcią na ziemię, gdzie, podobnie jak inni zesłańcy, będą nieśmiertelni i zmuszeni do pojedynkowania się, aż pozostanie na placu boju tylko jeden. I tak oto w wyjątkowo pokrętny sposób wyjaśniono, skąd wzięli się nieśmiertelni na Ziemi. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to wyjaśnienie będzie brzmieć dokładnie tak. Aliens! To wszystko oczywiście rodzi kolejne pytania, na które już nikt nie raczył odpowiedzieć. Na przykład, w pierwszym filmie powiedziane jest, że nieśmiertelni są zwykle znajdywani jako niemowlęta i adoptowani. Podobnie było z Connorem. Jakim więc cudem był już dorosły na Zeist? Czy zatem trafił na Ziemię jako niemowlę i musiał znowu zestarzeć się do swojego wieku, który miał na ojczystej planecie, by dalej już się nie starzeć, bo był nieśmiertelny? I dlaczego zatem gość nazywa się Connor MacLeod i pochodzi z klanu MacLeod? Jasne, to mogło być imię nadane mu przez tę szkocką rodzinę, która go przygarnęła, ale w retrospekcji ewidentnie mamy Ramireza i MacLeoda zwracających się do siebie właśnie tak. Znajdźcie MacLeoda i tego Ramireza. Najwyraźniej mieszkańcy planety Zeist, zupełnie obcej planety z jakąś własną cywilizacją, nazywają się na przykład Connor MacLeod albo Juan Sanchez Villalobos Ramirez. Bo czemu nie? Mało tego. W pierwszym filmie powiedziane jest, że nieśmiertelni nie mogą walczyć na poświęconej ziemi. Wówczas nikt tego nie wyjaśnił, ale dodawało to trochę mistycznej tajemnicy wokół tego konfliktu. Teraz, widząc, że tak naprawdę w tym wszystkim chodziło o planetę Zeist i jej dziwaczny kodeks karny, cała ta zasada niewalczenia na świętej ziemi nie ma żadnego sensu, a mimo to i tak jest wspomniana w filmie. Pamiętaj, nie walczymy na uświęconej ziemi, a ta jest uświęcona. No i słuchajcie, no, nie mogę tego pominąć. Co to jest za idiotyczna kara? Zesłanie na ziemię, żeby tam być nieśmiertelnym. Ba, jeśli się zostanie ostatnim nieśmiertelnym, to nagrodą jest wybór. Można albo zostać na ziemi i zestarzeć się, albo wrócić na Zeist. Wiecie, tę pochłoniętą wojną pustynię. Totalnie chce się tam wracać. No i nic dziwnego, że Connor wybrał opcję numer 1. Mimo to, generał Katana, po cholernych 500 latach, które Connor spędził na wygnaniu, postanawia, że w sumie to jednak go zabije, wysyłając swoich pomagierów do wykonania tej roboty. No i ci oczywiście nie dają rady staruszkowi, który nie tylko ledwo chodzi, ale ledwo mówi. Ale szczerze, nie wiem, czego Katana oczekiwał po tych dwóch pokrakach. W sensie, chłopie, jesteś generałem. To wszystko, co miałeś do dyspozycji? Ale słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Widzicie, kiedy na Ziemi pojawia się jakiś mieszkaniec Zeist, czyli de facto inny nieśmiertelny, to wówczas nikt nie jest tym ostatnim, wobec tego Connor znowu staje się nieśmiertelny, kiedy ci dwaj trafiają na ziemię. Ba, energia po ścięciu im głów odmładza go i przywraca do życia też Ramireza. Więc Connor dalej nie jest ostatnim nieśmiertelny, więc wciąż jest nieśmiertelny. Dlaczego wraca też Ramirez? Ano, pamiętacie ten dziwny rytuał na Zeist? To on sprawił, że skrócony o głowę w poprzednim filmie mentor Connora wrócił do żywych, ponieważ tak. Problem w tym, że wrócił po drugiej stronie globu, gdzieś w Szkocji, tam gdzie zginął. I od razu wiadomo, że to Szkocja, bo w tle, jak to w Szkocji oczywiście, napierdalają dudy, po prostu 24 godziny na dobę. W każdym razie pomysł Katany był tak głupi, że nie dość, że zostaje poddany w wątpliwość przez jednego z tych pachołków. Udacie się na ziemię i zabijecie MacLeoda. Stał się śmiertelny, już tu nie wróci. To jeszcze zaraz potem wyśmiany przez Connora. Miło wiedzieć, że mimo upływu tylu lat wciąż jesteś osłem. Nie wracasz na Zeist? Nigdy tego nie planowałem. Zresztą, podczas oglądania tego filmu
parę razy przynajmniej miałem wrażenie, że chyba nawet scenarzyści już odpuścili sobie, zdając sobie sprawę z tego, jak idiotyczna jest cała ta historia, bo wielokrotnie film sam to daje do zrozumienia. Pochodzisz z planety, na której jesteś nieśmiertelny, ale tutaj będziesz nieśmiertelny, dopóki nie zabijesz... Mniej więcej. Aczkolwiek wynika to tak naprawdę nie tyle z lenistwa scenarzystów, co z pewnych zakulisowych problemów, o których jeszcze powiem na końcu. W każdym razie, Katana postanawia sam dokończyć robotę. I wow, absolutnie uwielbiam tego bohatera. Częściowo dlatego, że to jest tak dziwaczna postać, która nie ma żadnego sensu i na każdym kroku przypomina ci, jak głupi jest ten scenariusz. A tym samym także ta postać. Gość co chwila odnosi się do jakichś typowo ziemskich rzeczy, których mieszkaniec planety Zeiss no nie ma prawa znać. Jak na przykład czarnoksiężnik z krainy Oz. Kansas to raczej nie jest. Do tego, tak jak wspomniałem wcześniej, Katana pomimo bycia generałem ma najwyraźniej pod sobą jedynie dwóch żołnierzy i jak coś jest do zrobienia, no to musi to zrobić sam, osobiście. Wiecie, jak każdy generał najwyraźniej. Do tego, mimo prostej misji, żeby udać się na Ziemię i zabić jednego typa, którego już zdążył raz pokonać, cały film albo traci czas na głupoty, na przykład jeżdżąc metrem bez celu, albo z jakiegoś powodu sprzymierza się z doktorem Coxem, szefem korporacji zarządzającej tarczą przeciwsłoneczną, żeby... No, absolutnie nie mam pojęcia. A najlepsze, czy raczej najgorsze jest to, że gość nazywa się Katana, jednocześnie nie nosi ze sobą katany. Czemu? Po prostu nie daje mi to spokoju. What does katana mean? It means Japanese sword. Japońskie miecze też mieli na Zeist? Zresztą, no ja tu się dziwię Katanie, ale przecież cała seria nazywa się Highlander, podczas gdy okazuje się, że Connor wcale nie jest żadnym szkockim góralem, tylko kosmitą. No, powiem tak, wiesz, że jest źle, jeśli już na etapie drugiego filmu tożsamość serii zostaje tak kompletnie załamana, że nawet tytuł tego cyklu nie ma już sensu. Rzecz jasna, sama fabuła też nijak ma się do zmagań nieśmiertelnych, jakie widzieliśmy w pierwszej części. Już wcale nie chodzi o to, by pozostał tylko jeden. Tak tylko mówię, gdyby ktoś na tym etapie się jeszcze łudził. Całość koncentruje się na problemie tarczy. Otóż niejaka aktywistka, łamane na terrorystka, łamane na działaczka antytarczowa, jak zwał, tak zwał, o imieniu Louise, dociera do informacji, że tarcza jest zbędna. Bo jak się okazuje, tarcza ozonowa w międzyczasie sama się odbudowała. Mimo to korporacja od tarczy dalej tejże tarczy używa, bo zarabiają na niej. W każdym razie Connor postanawia pomóc naszej bohaterce zniszczyć tę tarczę, uwolnić ziemię i pozwolić jej mieszkańcom znowu poczuć dotyk promieni słońca na swojej skórze, a swoją pomoc oferuje im także Ramirez, któremu udało się kupić nowe ciuchy i bilet na samolot za swój perłowy kolczyk u najbardziej brytyjskiego krawca na świecie. Co na tym etapie, w tym konkretnym filmie, w sumie nawet nie dziwi. Za to dziwi mnie, co zrobił w takim razie z mieczem na czas przelotu samolotem oraz czemu Ramirez jest tak zdziwiony samolotami, jeśli wcale nie jest hiszpańskim... I'm not Spanish, I'm Egyptian. Przepraszam, egipskim arystokratą z przeszłości, tylko kosmitą z planety, gdzie znano już statki kosmiczne. Zresztą Sean Connery ewidentnie jest w tym filmie tylko po to, by można go było dać na plakat. Podobno bardzo chciał z nim pracować jeszcze raz Christopher Lambert i tylko dlatego udało się go ściągnąć tutaj na parę scenek. No bo rola Ramireza jest bardzo ograniczona, powiedzmy. I zostaje zwieńczona chyba najbardziej kuriozalną sceną z jego udziałem, jaką widziałem. Otóż, kiedy bohaterom udaje się włamać do siedziby korporacji tej od tarczy, to wówczas trafiają do pokoju, w którym nie ma nic poza gigantycznym wiatrakiem idącym od sufitu, służącym chyba tylko zabijaniu ludzi. No bo czemu ktokolwiek miałby mieć tylko i wyłącznie wielki wiatrak w pokoju? No bo pewnie każda zła korporacja ma taki, prawda? W każdym razie, kiedy już wszystko wydaje się stracone i bohaterowie wiedzą, że są praktycznie martwi, mimo że wiecie, Connor jest nieśmiertelny, Ramirez mówi jakiś kompletny bełkot, którego sensu nie rozumiem do dziś, mimo oglądania tego filmu, nie wiem, milion razy. Jeśli zbierzesz całą energię w jednym miejscu i czasie, zdołasz osiągnąć coś wielkiego. A potem, no, znika, zatrzymując wiatrak jakimś cudem. Ponownie, widziałem ten film całą masę razy, ale do teraz nie wiem, co tu się wydarzyło, jak opisać tę scenę, po prostu wow. A najbardziej i tak rozwalają mnie te dudy w tle.
bo Ramirez nawet nie był Szkotem. Sean Connery jest Szkotem, ale Ramirez był Hiszpanem. I'm not Spanish. Przepraszam, Egipcjaninem. Koniec końców, Connor staje naprzeciw katany. Pokonuje go i używa energii ze ścięcia swojego przeciwnika, by zniszczyć tarczę. I wszystko kończy się dobrze. Chyba, bo tego tak naprawdę nie dowiadujemy się z żadnego z sequeli do Nieśmiertelnego 2, bo tak się składa, że każda kolejna odsłona tego cyklu dzieje się w ramach innego continuity i odnosi się bezpośrednio do części pierwszej, więc mamy tutaj syndrom teksańskiej masakry piłą łańcuchową czy mechaniczną. Możecie też w tym momencie zapytać, okej, ale czym w takim razie jest to The Quickening z oryginalnego tytułu? Niech poczuje przyspieszenie. Otóż... No nie wiadomo do końca. To znaczy, to jest ta energia, którą Nieśmiertelny przejmuje po ścięciu głowy przeciwnikowi. I jak przystało oczywiście na film wysokiej klasy, za każdym razem ta energia robi coś kompletnie innego. Czasem kogoś odmładza, czasem przywraca kogoś do życia, czasem niszczy tarczę wokół ziemi, no generalnie robi wszystko, co akurat jest wygodne dla scenariusza. A czasami nawet pozwala się wybrać na międzyplanetarną podróż, tak jak w brytyjskiej wersji kinowej filmu, gdzie Connor niczym aniołek postanawia wrócić na Zeiss razem z Lewis, wstępując w niebiosa. Nie wiem, jak to inaczej opisać. Pytanie brzmi, kogo w zasadzie winić za to, co się tutaj odjebało? No i jak to zwykle bywa z tego typu niesławnymi produkcjami, tak naprawdę nikt się do tego nie przyznaje. Ba, wszyscy powtarzają, że od samego początku wiedzieli, że nie wyjdzie z tego nic dobrego. Christopher Lambert chciał na jakimś etapie ewakuować się z projektu, ale nie pozwoliły mu zobowiązania kontraktowe. Michael Ironside, grający Katanę, otwarcie przyznaje, że skrypt był fatalny, ale on i reszta aktorów przyjęła rolę tylko ze względu na pieniądze. Albo możliwość współpracy z Seanem Connerym, jak na przykład grająca Lewis, Virginia Madsen. Z kolei reżyser filmu, przy okazji też reżyser pierwszej części, Russell Mulcahy, postanowił nawet odmówić umieszczenia swojego nazwiska wśród zaangażowanych w produkcję. Nie mógł jednak tego wyegzekwować, bo nie należał wówczas do gildii reżyserów, która, jak organizacja, mogłaby to wymóc. Za to podpisał umowę o nieszkodzeniu filmowi przed jego premierą, a usunięcie swojego nazwiska byłoby zinterpretowane właśnie jako działanie na szkodę marketingową, więc mógłby zostać potem pozwany przez producentów filmu. Mulcahy za to wyszedł z kina po paru minutach pokazu, na którym przyszło mu zobaczyć całość po raz pierwszy. Tak się bowiem składa, że to, co trafiło do kin, było tak naprawdę dość odległe od tego, jak ten film miał pierwotnie wyglądać. I na co tak naprawdę podpisywał kontrakt reżyser. Jednak zdjęcia odbywały się w Argentynie, gdzie w trakcie kręcenia szalała inflacja, co błyskawicznie powiększyło budżet wielokrotnie. Do tego wokół produkcji zaczęło kręcić się masę naciągaczy, liczących na wrobienie gwiazd czy innych zaangażowanych osób w jakiś lewy interes. Generalnie atmosfera nie była zbyt dobra i do akcji wkroczył wówczas dystrybutor, Interstar Releasing, który narzucił te wszystkie dziwaczne zmiany w skrypcie, a potem odsunął reżysera od filmu. I te wszystkie zmiany według firmy miały gwarantować pewny zarobek, nawet przy przekroczonym budżecie. Stąd właśnie rzeczy w stylu Planety Zeist, czy tych wszystkich elementów przeczących pierwszemu filmowi. Bowiem dystrybutor miał gdzieś continuity, liczył na zarobek tu i teraz. No i oczywiście przeliczyli się. Ale ta historia ma jednak pozytywny koniec. To znaczy, nie że pozytywny dla serii, bo ta doczekała się trochę lepszej części trzeciej, będącej, tak jak wspominałem, w zasadzie remake'iem jedynki. Doczekała się też całkiem fajnego serialu, ale potem już także bardzo słabiutkiego sequela do serialu i jednocześnie do pierwszego filmu. A finalnie cykl zakończył się na absolutnie koszmarnym filmie stworzonym dla stacji sci-fi pod tytułem Highlander The Source. I tak, ponownie od dawna mówi się o jakimś remake'u, ale wiecie, uwierzę jak zobaczę. Mówiąc jednak o pozytywnym końcu, mam na myśli reżysera, który po latach miał okazję poniekąd zrehabilitować ten film, przemontowując to i owo oraz wykorzystując kilka niewykorzystanych wcześniej scen. Nieśmiertelny 2 w tej wersji reżyserskiej, znany powszechnie jako Renegade's Cut, stara się jakoś naprawić te wszystkie błędy z continuity względem jedynki, ale też nieco sensowniej prowadzi swoją własną fabułę, poświęcając zresztą na to trochę więcej czasu. Ta wersja jest bowiem trochę dłuższa. Z kolei planetę Zeist zamieniono tu na bliżej nieokreśloną przeszłość na Ziemi. To dalej nie ma większego sensu i rodzi wciąż więcej pytań niż odpowiedzi, ale trzeba tutaj pochwalić starania. Aczkolwiek według innej wersji wydarzeń, jak powstało ten film, planeta Zeist podobno była w skrypcie od pierwszych jego szkiców,
Więc choć o Renegade's Cut mówi się, że jest bliższy pierwotnej wersji filmu, to być może to tylko desperacka zmiana szyldu. Jednak to właśnie ów Renegade's Cut, albo wydana nieco później edycja specjalna, różniąca się paroma scenami, stały się tymi domyślnymi wersjami Nieśmiertelnego 2, trafiając na VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray czy streamingi. Oryginalną wersję, tę z planetą Zeist, zdobyć już jest dużo trudniej. Trzeba by przede wszystkim poszukać jakiegoś europejskiego wydania VHS albo DVD, na przykład francuskiego, albo brytyjskiego, czy włoskiego. W ręce nie wpadła mi co prawda żadna polska wersja, ale nie dziwiłbym się, gdyby też taka oryginalna kinowa istniała. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że pomocny w archiwizacji tego typu rzeczy jest oczywiście internet i jeśli wszelkie legalne sposoby zawiodą, no to pewnie znajdziecie w sieci jakąś zachowaną, nie do końca legalnymi sposobami kopię. Niektórzy fani robią też swoje własne fanedity, na przykład łączące sceny ze wszystkich wersji, albo na przykład tworząc wersję Zeist Extended, ale osobiście jakoś nigdy mnie to nie interesowało. W każdym razie, jeśli zastanawialiście się, dlaczego klipy w tym wideo nie są w najwyższej rozdzielczości, mimo że film jest dostępny na Blu-ray czy streamingach w wersji HD, no to dlatego, że jest to rip z DVD. Jeśli jesteście spragnieni Śmiertelnego 2 w wersji HD, albo być może nawet 4K, no to odsyłam do Renegade's Cut albo Special Edition, dostępnych wszędzie. I wiecie, z jednej strony to naprawdę fajnie, to naprawdę pozytywne zjawisko, że to ta wizja reżysera, pewnie wciąż niekompletna, ale jednak bliższa tego, co oryginalnie miał w zamyśle, wygrała. I w sprzedaży, jakby nie patrzeć, jest film, pod którym reżyser jest w stanie się podpisać, w przeciwieństwie do wersji kinowej. Ale z drugiej strony, kinowa wersja tego filmu, ta z planetą Zeist, to kuriozum, które jednak, moim zdaniem, zapisało się w historii filmu. I dlatego powinno być, z tego choćby powodu, zachowane. Plus, jeśli o mnie chodzi, to szczerze mówiąc, Renegade's Cut nie poprawia tego filmu na tyle, by nagle całość mogła uchodzić za dobry film. A jednocześnie mimo wszystko ucina naprawdę sporo tych wszystkich głupot, które sprawiają, że seans oryginalnej edycji daje tyle samo frustracji, co czystej radochy z doświadczenia prawdopodobnie najgorszego sequelu w historii medium. Dlatego mimo wszystko polecam wam podróż na planetę Zeist i sprawdzenie na własnej skórze, jak bardzo spektakularnie można zepsuć już i tak karkołomny pomysł kontynuowania filmu Highlander. Nawet jeśli wersja reżyserska wypada ciut lepiej i jest łatwiej dostępna. Słuchajcie, wśród nieśmiertelnych najwyraźniej może być tylko jeden, choć Nieśmiertelny 2 uczy nas, że nie do końca, ale nieważne. Niemniej, wśród filmów jest tylko, no właśnie, tylko jeden taki. Kto to? Nie wiem. MacLeod. Highlander to the Quickening to niewątpliwie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, które polecam wszelkim fanom złych filmów. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli lubicie filmy z tego cyklu, dajcie znać o tym najlepiej lajeczkami, komentarzami i tak dalej, żebym wiedział, że warto tego typu content robić. Tymczasem ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!